Małgorzata Borysewicz jest jedną z tych szczęśliwców, którym udało się znaleźć miłość w programie Rolnik Szuka Żony. Kobieta od kilku lat jest w związku z młodszym od niej Pawłem, z którym doczekała się dwójki dzieci. Teraz jednak w mediach pojawiły się doniesienia, że Małgorzata jest w kolejnej ciąży. Atmosferę wokół tych rewelacji podgrzał wpis, który pojawił się na profilu rolniczki. Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji Rolnik Szuka Żony. Kobieta dostała sporo listów od panów, którzy nie ukrywali, że chcieliby spróbować stworzyć z nią relację. Jednak rolniczka była bardzo ostrożna podczas podejmowania decyzji. Długo wahała się, komu dać szansę. Ostatecznie Małgosia zaryzykowała i związała się z młodszym od niej Pawłem Borysewiczem, który w dodatku mieszkał wtedy za granicą. Zobacz, od listu do ołtarza. Najpiękniejsze suknie ślubne uczestniczek rolnika. Na szczęście to ryzyko się opłacało. Małgorzata i Paweł stworzyli kochające się małżeństwo. Swoją miłością często chwalą się w social mediach. Borysewiczowie pokazują tam również dwójkę swoich dzieci. Co ciekawe, niedawno na profilu Małgosi pojawił się enigmatyczny wpis, w którym rolniczka zasugerowała, że w jej życiu szykują się zmiany. Fani od razu ruszyli z gratulacjami, Małgorzata Borysewicz z Rolnik Szuka Żony jest w ciąży? Małgorzata Borysewicz nie ukrywała nigdy, że myślała o trzecim dziecku. Jednak towarzyszył jej również lęk o własne zdrowie, a nawet życie. Rolniczka ma bowiem za sobą trudny poród i wizja kolejnej ciąży napawa ją lekiem. Większość fanów uznała, że Małgorzata Borysewicz jest w trzeciej ciąży. Miały o tym świadczyć Inaczej, zdjęcia i nagrania, które publikowała i na których obserwatorzy dopatrzyli się ciążowych krągłości. Wczoraj oglądając rolkę, domyśliłam się, że jest pani w ciąży. Po zapasie w spódnicy. Dużo zdrówka i spokoju teraz, napisała jedna z obserwatorek. Ja myślę, że ciąża, bo brzuszek tak odstający troszeczkę i jakoś tak pomyślałam.